Hej, królowie, gdzie wy idziecie? Wracajcie do nas. Królowie chyba za wcześnie poszli inną drogą do domu. Prosimy królów o... Prosimy królów zajęcie trzech tronów. Państwo wybaczą, że się nie witamy z państwem, ale na początek wszak wypada powitać koronowane głowy. Chociaż tych koronowanych głów widzę tutaj dużo więcej. Ale zaraz wszystkie przywitamy. W takim razie możemy już przywitać jego wielmożność króla Janusza. Jego wysokość króla Jana. I lada chwila zjawi się, już się zjawił. Witamy w takim razie jego łaskawość króla Marka. Właśnie zostałam tutaj zastraszona przez jego łaskawość. A zatem szczęść Boże i dzień dobry. Pragniemy serdecznie przywitać wszystkich na naszym pierwszym kietrzańskim, już kończącym się orszaku Trzech Króli. Dotarliście tutaj do nas z parafii, prowadzeni przez naszych duszpasterzy, którzy na ten moment stali się też naszymi królami. Za co dziękujemy bardzo. Ale przed nami jeszcze trochę wspólnego kolędowania. Drodzy Państwo, siostra Małgorzata Korniluk. I pan Michał Wita. Dzień dobry. Mamy przyjemność dzisiaj być tutaj z Państwem. A co istotne, drodzy Państwo, znajdujemy się w kościele pod wezwaniem Trzech Króli czy Królów? Chyba Króli. No właśnie, nie miałem pewności, prawdę mówiąc, a nie zdążyłem przeczytać na tabliczce, bo bardzo szybko jechałem samochodem, wracając z instrumentem. Ale o tym potem. Ile jest w naszej diecezji kościołów pod tym wezwaniem? Myślę, że jesteśmy jedyni. Drodzy Państwo, kościół jubileuszowy, a zatem bardzo wyjątkowy, znajduje się właśnie w Kietrzu. W to święto wszyscy jesteśmy tutaj, co bardzo nas cieszy i bardzo serdecznie dziękujemy siostrom za gościnę, ale o tym jeszcze będziemy mówili później, bo to wszystko siostry tutaj przygotowały bardzo, bardzo skrupulatnie. Ten nasz koncert, który wieńczy orszak, to nie jest taki zwykły koncert. Tak się składa, że królowie przynieśli, tamci królowie przynieśli złoto kadzidło i mirrę. My przynieśliśmy samych siebie, to jasne. Wszystko to, co nosimy w sercu i oddajemy hołd Dzieciątku, a tak naprawdę oddajemy hołd żywemu Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. I ten koncert dzisiejszy jest częścią naszego hołdu. Bo jak na dobre królestwo przystało, w dobrym królestwie są przeróżne zawody, przeróżne powołania, przeróżne zdolności. I właśnie tymi zdolnościami chcemy też oddać hołd naszemu królowi królów. Jest to część naszego hołdu. Jest jeszcze trzecia część hołdu. Mianowicie chcemy oddać hołd królowi przez naszą dobroczynność. Mamy nadzieję, że nasze orszaki, nasze koncerty rokroczne, co daj Panie Boże, amen, staną się okazją do tego, żebyśmy z naszego serca i z naszych możliwości pomagali też innym. I w tym roku chcemy zaprosić do pomocy dla naszego Domu Pomocy Społecznej, który prowadzimy, mianowicie do włączenia się finansowo w bardzo potrzebną wymianę windy. Jak to będzie technicznie przebiegać, tam pojawiły się albo pojawią się pod koniec koncertu siostry z cegiełkami, które można nabyć, ale o tym jeszcze myślę, że przypomnimy. Jeszcze będziemy przypominać, prawda? Tak. Tymczasem chyba... Przejdziemy chyba do wspólnych śpiewów. Państwo zmarzliście pewnie na tym wietrze dzisiaj, więc myślę, że zarazem słuchanie, jak i wspólne kolędowanie rozgrzeje i serca, a co za tym pójdzie, rozgrzeje was całych. Także wszyscy razem oddamy hołd Panu Jezusowi śpiewając. I na pierwszy ogień pójdą najmłodsi. Jest to klasa pierwsza B.
pod skrzydłami pani Barbary Orian. Wykonał pastorałkę Bosy Pastuszek. To jest pastorałka, która została napisana w 1988 roku. Autorem słów jest Anna Warecka, natomiast kompozytorem Andrzej Seroczyński. Bosy Pastuszek. Zapraszamy dzieci. Zaprosimy teraz czwartą klasę. Będzie to Milena Zaręba, Adriana Śmigowska i Emilia Kozakiewicz. Wykonają utwór Boże mój, Ty wiesz. Taki jest tytuł tego utworu, którego autorzy muzyki i słów są nieznani. Natomiast warto zwrócić uwagę właśnie na ten fragment tekstu. Boże mój, Ty wiesz, że kocham Cię. Myślę, że te słowa oddają tak naprawdę wszystko, co najistotniejsze w naszej wierze. On wie, że Go kochamy, każdy z nas na swój sposób, w naszej niedoskonałości, w naszych bolączkach, ale najważniejsze, że z pełnym i ofiarnym sercem. Prowadź mnie, co chcesz.
niech stanie się słońce schyli. Jedną z tego tria, nie wiem, czy się tak odmienia. No dobrze, tria. Dobrze, tak. Dziękuję. Poprosimy tutaj z powrotem, Ada. To jeszcze jedna piosenka, którą nam zaśpiewasz, ale nie sama, ponieważ będą ci towarzyszyć siostry Hania i Maja Janczura. Witamy. Drodzy Państwo, kolęda dla nieobecnych, której autorem jest Szymon Mucha, została napisana w 1997 roku i znalazła się na płycie pod tytułem Moje kolędy na koniec wieku Zbigniewa Preisnera. Stąd ją znamy, ale znamy ją również w wersji anglojęzycznej, gdyż jest to jedna, chyba jedyna polska kolęda, która znalazła się w repertuarze anglojęzycznych wykonawców, mianowicie Cliffa Richarda, który opublikował ją na płycie pod
pod tytułem Cliff at Christmas. A zatem zapraszamy. Adrianna Śmigowska oraz Hanna i Maja Janczura. Jeszcze raz.
teraz chyba czas na duet. Poprosimy siostry Hanie i Maję z powrotem, ponieważ przygotowały dla nas jeszcze jedną kolędę, a będzie to... Polskie Betlejem. Autorem słów jest Andrzej Sobczak. To jest artysta, który tworzył, pisał dla Anny Banaszak, dla Krzysztofa Krawczyka, Wojciecha Kordy, dla Lombardu. Natomiast muzykę skomponował Janusz Piątkowski. Polskie Betlejem. Gdzie jest nasze Betlejem? Sam.
Teraz poprosimy młodą wokalistkę, która dopiero wschodzi, taką gwiazdeczkę małą, która się nazywa Łucja Maryszczak. I Łucja chyba wróci nas trochę w świat kolęd bardziej tradycyjnych, prawda? Właśnie chciałem powiedzieć, że jak dotąd Państwo cichutko tutaj sobie słuchają, bo oczywiście kolędy i pastoralki, których słuchamy, to kompozycje współczesne, ale teraz przechodzimy do bardzo tradycyjnej i powszechnie znanej kolędy, więc myślę, że Państwo wspomogą Łucję i ten hołd Dzieciątku Jezus oddamy wspólnie. No to liczę. Za chwilę usłyszymy kolędę, która pochodzi z XVIII wieku. Jej autorem jest Stefan Bortkiewicz, natomiast po wielu, wielu latach, dopiero w XIX wieku, ksiądz Zygmunt Odelgiewicz skomponował znaną Państwu wszystkim melodię pod tytułem Mędrcy Świata.
Drodzy Państwo, trochę nie spodziewałem się, że powinienem Państwa bardziej zaprosić do wspólnego tańca przy tej kolędzie. W zasadzie dobrze, że Państwo nie widzieli, ale Pan Michał właściwie już prawie tańczył. Łucja, wracaj! Łucja! To nie koniec, to drodzy Państwo, koniec. Było jazzowo faktycznie, ale teraz... Będzie bardzo refleksyjnie. Będzie refleksyjnie i Państwo tę kolędę znają, chociaż ona również jest współczesna i może ja przeczytam to, co Krzysztof Jaślar powiedział kiedyś na temat tej kolędy. O jej powstaniu. To była jesień, późny listopad 1985 roku. Doskonale to pamiętam, bo leżałem w szpitalu na ulicy Lindleya w Warszawie, uziemiony po nieudanej operacji stawu biodrowego. Tam przyjechał do mnie Zbyszek Górny, kompozytor i dyrygent z Poznania, z zamówieniem na kolędę. Zbyszek miał prowadzić świąteczny wieczór kolęd z najznakomitszymi artystami tamtych czasów i orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu. Koncert miał być nagrany w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i wyemitowany podczas świąt Bożego Narodzenia. Moja kolęda miała być zaśpiewana na finał. Cóż było robić? Wspomagając się na kulach, doczłapałem do przyszpitalnego kiosku Ruch. Nabyłem 16-kartkowy zeszyt w kratkę. Kto jeszcze pamięta te niebieskie zeszyty z tabliczką mnożenia? I napisałem. Zbyszek zabrał tekst i powiózł do Poznania. Tam coś mu się nie zgadzała fraza z melodią i o pomoc w opracowaniu tekstu poprosił nieżyjącego już poetę Jana Kazimierza Łojana. W finale kolędę zaśpiewali Halinka Frąckowiak, Hania Banaszak, Edyta Geppert, Zbyszek Wodecki, Andrzej Zaucha i zespół Vox jeszcze z Rysiem Rynkowskim i Andrzejem Koziołem. A widzowie obecni w auli podczas nagrania zaczęli spontanicznie wymieniać uściski dłoni. Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, przekażmy sobie znak pokoju. Przekażmy sobie znak. Łucja Maryszczak. Szczególny dzień się budzi, niosąc ciepło w każdą sień. To dobroci dzień dla ludzi, tylko jeden w całym roku taki dzień. Zmierzchem błyśnie nam promienna, gasząc w sercach naszych złość. I nadejdzie noc pojednań, tylko jedna w całym roku taka noc. Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. Potem przyjdą dni powszednie, braknie nagle ciepłych słów. Najjaśniejsza gwiazda zblednie i niepokój jak co roku wróci znów. Nie jeden świt powróci z wątpliwym głową, brzemieniem spraw i trosk. Powróci twarz Mars
Widziałam, że Lucja przekazała coś wszystkim trzem królom duszpasterzom. Mam nadzieję, że to tam dalej idzie jeszcze ten znak pokoju. A teraz pastorałka, której, jak czytam, pochodzenie trudne jest do ustalenia, ponieważ tekst znajduje się między innymi w rękopisie franciszkańskim pod tytułem Kolęda, czyli zbiór pieśni na Boże Narodzenie dla wygody i nabożeństwa ich mości panien franciszkanek klasztoru świętego Jędrzeja. Rękopis ten pochodzi z 1808 roku i został spisany w Krakowie. Pastorałka ta jest powszechnie znana, interpretowana w przeróżny sposób i na góralską nutę i nie tylko, a choć chyba przede wszystkim. No właśnie, oj maluśki, maluśki. I tu się zawiesiłem, bo nie wiem, co powiedzieć dalej, tak prawdę mówiąc. Tak, bo nadszedł taki moment, że musimy wyjawić jakiś sekret. To znaczy, nie jest sekretem, że zapraszamy na scenę pana Krystiana Strządały. Zapraszamy. Natomiast, no cóż, przyszedł taki moment, że my z panem Michałem musimy ujawnić nasze alter ego i zapowiedzieć teraz, że będzie najbliższe trzy kolędy wykonywał ansambl. Pan tak, Krystian Strządała. Spontaniczny ansambl. Pan Krystian Strządała. Na wszelkich przeszkadzajkach i zabawkach tam w kącie pan Michał Wita. Cokolwiek się wydarzy, niech państwo nie zwracają uwagi. I uraczy nas swoim śpiewem siostra Małgorzata Korniluk. Matki.
Śpiewajcie i grajcie mu na dzieciątku. Jadałeś z carnuską i miodem. Tu się tylko zasilać musisz samym chłodem. Tam pijałeś cyciakie, cyciakie, słodkie małmazyje. Tu się twoja gębusia, gębusia łez górskich napije. Śpiewajcie i grajcie mu, dzieciątku małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, se słuzyły, słuzyły prześliczne jadnioły. A ty lezys tam jeden jako palec goły. Hej, co się więc takiego, takiego tobie, panie, stało? Zeź się na ten kiepski świat, przychodzić zechciało. Śpiewajcie i grajcie mu, dzieciątku małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, dzieciątku małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, dzieciątku małemu. Bracia, patrzcie jeno. Kolęda, która została napisana najprawdopodobniej pod koniec XVIII wieku. Autorem jest jej polski poeta oświecenia, dramaturg i autor wielu polskich kolęd, Franciszek Karpiński. Kompozytorem melodii do kolędy Bracia, patrzcie jeno jest muzyk o nazwisku Dąbrowski. Jego imię pozostaje nieznane. Mamy nadzieję, że włączycie się w ten śpiew, natomiast skład naszego ansamblu pozostaje niezmienny. Ja może zapowiem od razu tę kolędę, która wybrzmi na koniec naszego składu, żebyśmy nie przerywali już tego kolędowego nastroju zbudowany przez ten spontaniczny ansambl. Czyli następną kolędą po Bracia, patrzcie jeno będzie kolęda Cicha noc. To w zasadzie można powiedzieć kolędowy hit, znany na całym świecie, tłumaczony na 300 języków. Powstały w Austrii, zdaje się, w 1818 roku. No i co, liczymy na to, że Państwo się włączą w śpiew razem z nami. W te polskie zwrotki, dlatego że usłyszymy Cichą noc także po angielsku, po włosku, po węgiersku i po niemiecku. Tak jest.
To bracia, patrzcie jeno. Bracia, bracie, jak niebo goreje, znać, że coś innego Betlejem się dzieje. Rzućmy budy, warty stara, niechaj nimi Pan Bóg włada. A my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem. Rzućmy budy, warty stara, jak tam gwiazda światłem swoim miga, pewnie dla uczczenia Pana swego ściga. Krokiem śmiałym i wesołym śpieszmy i uderzmy czołem. Oczy powiedziałem, że cuda ujrzymy, dziecię Boga świata w żłobie zobaczymy. Patrzcie, jak biedne okryte przy Betlejem.
Stream.
To się Państwo zdziwili, co siostra tak śpiewa? Też się Państwo zdziwili, że Pan Michał gra. Gra jak gra. No ja przynajmniej się zdziwiłam. Gra głupo czasem. I tak mu nieźle wychodzi. Dobrze, przejdźmy dalej. Nie brnijmy. Drodzy Państwo, kolęda Jezu Śliczny Kwiecie została napisana pod koniec XVIII wieku. Autor kolędy i kompozytor melodii pozostają nieznani. Natomiast pojawia się ona już w śpiewnikach kościelnych w XIX wieku i dzisiaj usłyszymy ją w opracowaniu Pawła Bębenka, ale w wykonaniu... Właśnie w wykonaniu naszego chóru parafialnego, bo jeszcze do pełnego kompletu wykonawców, rodzajów wykonawców brakuje nam właśnie chóru. Nie jest to byle jaki chór, ponieważ prowadzony jest przez samego króla. Zaprosimy tutaj jego wysokość, króla Jana, jego wielmożność króla Janusza i króla Marka, jego łaskawość. Prosimy o wyrozumiałość, że nie zaprosimy do tego chóru tym razem. Jezu Śliczny Kwiecie, zapraszamy nasz chór. Zapraszamy chór, tak. Może, panie Michale, zapowiedzmy od razu tą drugą kolędę. Nie, jeszcze zanim pan poleci, okay, zapowiedzmy drugą kolędę. XIII-wieczny hymn bożonarodzeniowy. Puer Natus. Opracowanie według kanoncjałów opactwa benedyktynek w Staniątkach, datowanych na koniec XV lub początek XVI wieku.
Drodzy Państwo, wystąpienie chóru zbliża nas ku końcowi tego koncertu. Ale... Faktycznie zwróciliśmy uwagę na to, że to koncert, bo więcej Państwo słuchali niż śpiewali. Tak, to prawda. Ale teraz przyjdzie czas, w którym będziecie Państwo mogli włożyć kawałek siebie. I skoro nie śpiewaliście, to można jakoś inaczej włączyć się w to wydarzenie. Ta chwila już się zbliża, już jest prawie. Tylko ja muszę się Państwu przyznać, że ja zrobiłam małe przekłamanie. Ja bardzo przepraszam, ale... Ten nasz chór parafialny, rzeczywiście to był nasz chór parafialny, ale to był chór parafialny i przyjaciele, dlatego że naszą męską sekcję wzmocnił znacznie ksiądz proboszcz z Dzielowa, ksiądz Łukasz Szablicki, któremu bardzo serdecznie dziękujemy. Niestety pan jest schował się. Tak, teraz już sprostowałam. Możemy iść dalej. Dobrze, to idziemy dalej. Jak wspomniałem, Państwo słuchaliście. Bardzo dobrze, pięknie. Natomiast teraz chyba taki moment, w którym chcielibyśmy podziękować Państwu za to, że wzięliście udział, ale również zaproponować jeszcze inną formę Państwa udziału. To już zostało wspomniane wcześniej przez siostry. Ja myślę, że mimo, że będzie nieco zręcznie jeszcze o tym powiedzieć, siostry mają potrzebę, mają tu windę, drodzy Państwo, windę, która działa po prostu w ośrodku pomocy społecznej. I ta winda wymaga wymiany. Siostry same sobie nie poradzą z tą wymianą, ale myślę, że my wszyscy możemy im w tym pomóc. I nie chodzi o to, żeby tą windę wziąć na plecy. Prawda? Są specjaliści od wymiany windy. Więc ja zachęcam Państwa bardzo gorąco do tego, żeby zerknąć gdzieś tam za pazuchę i wspomóc siostry również materialnie w tej kwestii. Tak, ja może dodam, bo pan Michał nie wszystko widział, ja tam widziałam, że ta akcja już się tutaj trwała. Natomiast chciałam tylko słówko powiedzieć o tych cegiełkach, które państwo dostawali. To jest praca mieszkanek tego domu. Także te małe domki, ta dziewczynka na wózku, ten motylek jest symbolem właśnie naszych dziewczyn, które potrzebują pomocy, naszej pomocy, waszej pomocy, po to, żeby móc wstać z wózka, żeby móc przeżyć życie jak najbliżej tego, które my przeżywamy. I serdecznie dziękujemy za państwa pomoc i państwa wsparcie. Dziękujemy w ogóle wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzisiejszego wydarzenia. Dziękujemy również obecnym mediom, które jakoś tam je spopularyzują i mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się tu wszyscy znowu razem. Tak, jeśli mówimy o mediach, to dziękujemy bardzo telewizji Pogranicza, panu Marianowi, panu Piotrowi, panu Markowi jeszcze, który transmitował mszę odpustową, panu Grzegorzowi, którego co prawda nie widzę, ale wiem z Radia Opole, że jest z nami. I wszystkim tym, którzy nas chcieli zobaczyć, usłyszeć. Natomiast jeśli o słyszeniu mowa, chciałabym podziękować wschodzącej gwieździe realizacji dźwiękowej, realizatorów dźwiękowych, Jakubowi Beszowi. Dziękuję bardzo za twoją pomoc. Dziękujemy wszystkim podmiotom wykonawczym, tak? I chórowi, ale również tym najmłodszym, pani Orianie, tak? Za przygotowanie. Tak, dziękujemy bardzo. Bardzo serdecznie dzięki. I ja sobie pozwolę, bo ja nie wiem, jak będzie koniec publikowań, to siostra mi da znać, bo ja nie wiem, komu jeszcze mam dziękować. No właśnie. Panu Jezusowi. Tak. Przede wszystkim. Dziękujemy księżom też, że za ten wspólny projekt i to, że się udało zrealizować i to, że to jest pierwsze, prawda? Co oznacza, że będzie drugie, trzecie i dziesiąte i tak dalej. Dziękuję moim siostrom za wsparcie i ogromną pracę logistyczną tam na zapleczu. I policji, która zabezpieczała orszak przecież. O. Tak, bardzo dziękujemy. Straży Pożarnej. I Straży Pożarnej. Brawa dla nich, tak jest, żeś przyczynili się. Ja też dziękuję osobiście mojemu towarzyszowi niedoli, panu Michałowi. A ja siostrze Małgorzacie za to, że mnie zaprosiła. Dziękuję bardzo. Który przyjął to zaproszenie. Dziękuję. Drodzy Państwo, ja sobie pozwolę wykorzystać trochę taki prywatyk wrzucić, jak to powiedziała siostra Małgorzata. To nie jest koniec naszego kolędowania, bo oprócz tego, co wydarzy się już za chwilę, na finał, ja z tego miejsca w imieniu
swoim, ale również księdza proboszcza, księdza Janusza, króla Janusza dzisiaj. Serdecznie zapraszam na jutrzejszy koncert kolęd, który odbędzie się w kościele parafialnym, kościele pod wezwaniem świętego Tomasza Apostoła u naszych palotynów. Będzie to koncert kolęd w wykonaniu zespołu Bartnicki Band. Serdecznie Państwa zapraszam. Zdaje się, że tam chłopaki już za chwilę przyjadą ze sprzętem, będą rozstawiać, będą światła, głośniki, będzie głośno, radośnie i wesoło i myślę, że Państwo również w to włączycie się tak ochoczo, jak dzisiaj tutaj. Tak, jutro o godzinie 18.45 na Palotynów można liczyć, są punktualnie niczym japońska kolej. Zawsze w punkt, zawsze w czas. No i teraz chyba powoli już nadchodzi ta chwila, kiedy zmienimy formułę z koncertu na kolędę, wspólną kolędę, naszą ostatnią wspólnie śpiewaną kolędę. Tu już nie będzie artystów do podziwiania. Tak jest. To jest taka stara kolęda, XVIII-wieczna. Za jej autorkę uznaje się siostrę Annę Kiernicką ze zgromadzenia Bernardynek. Tak, zaśpiewamy ją przy akompaniamencie jeszcze jednej osoby, której powinnam podziękować. Myślałam, że się jej upiecze. Jest to pan Marcin Dobuch, który nam gra na organach. Dziękujemy też za przyjęcie zaproszenia i za grę. A zatem cały orszak zapraszamy do wykonania kolędy pod tytułem Triumfy Króla Niebieskiego. I zapraszamy za rok, a to już teraz czas należy do nas i do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże.